No hej, witajcie w kolejnym odcinku operacji Red Hammer w armii Cold War Assault. Razem widzimy, jak Lukin po dostaniu się do Montignac wreszcie komuś zaimponował. Ktoś przyjechał specjalnie wręczyć mu podziękowania. Ale póki co Lukin po dobrze odwalonej robocie chilluje sobie w okolicznym barze, nie przejmując się specjalnie światem. No bo co ma robić? Wódkę pić, prawda? No tutaj jest i kapitan. So what happened here, boy? Stop wasting my time and get me a drink. How was she? Was she grateful? I said shattered. No, Lukin jest oszczędny w swoich słowach, powiedzmy. Look here, drinking again. The captain wants to see you. Only if you say please. Please. Bardzo ładnie. Ah, Lukin. General Guba has asked me to thank you for your excellent work today. Thank you, sir. He wants to see you rewarded. Now, I've read your file, and I've had my doubts about you. But you did well today. And on the general's orders, I'm making you sergeant. Congratulations. Thank you, sir. I'm honored. Lukin dostał awans polowy na sierżanta. Ciekawa decyzja, ale jak wiadomo, z takimi rzeczami wiązać się będzie i przydział nowy. Oraz ludzie pod komendę. To jest chyba najgorsze. Siedzimy sobie w Saint-Pierre i wydaje się, na leniwym przydziale strzeżemy plażę. Plaża Ongi, jak zaraz się ukaże, będzie srogo atakowana przez siły ekspedycyjne Amerykanów. Więc musimy się na to przygotować. Siły ekspedycyjne przylecą śmigłowcami, więc sobie wybierzemy wyrzutnie strzela. I pamiętajmy, że mamy jeden strzał, więcej przeładowań będziemy mieli w jednym z namiotów, przy których sobie stoimy, ale musimy o tym pamiętać. No i jeszcze weźmy sobie drugiego chłopa, może on zdejmie drugi śmigłowiec, bo przylecą dwa chinooki. Chinooki są bardzo ładowne, więc musimy mieć to na względzie, żeby... oczywiście jednego chłopa dajemy na PK-śkę, bo jakby jednak Amerykanów zrzucili, to... Ale dobra. Pierwsza rzecz, jaką robimy, od razu wyjmujemy strzelę. Rozkażmy naszym kolegom, żeby się osadzili. A sami próbujemy ten śmigłowiec i teraz tak w Resistance próbowaliśmy zdjąć śmigłowiec. O, pięknie, okej, tamten chyba zestrzelił ten drugi, ale na wszelki wypadek łapiemy szybko, bezwłocznie. Super, okej. Udało się. Nasz towarzysz zestrzelił drugi śmigłowiec, bo o to chodzi, że jeżeli nie uda nam się, to spieszymy jak najszybciej wziąć drugi pocisk, załadować go do wyrzutni i spróbować zestrzelić, bo na chinooku przenoszone jest bardzo dużo piechoty, która może nam napsuć krwi. A my mamy co? Pięciu chłopa łącznie z nami? To jest niewiele. Tylko teraz. No właśnie, zaraz przyjedzie tutaj drugi kontyngent, że tak powiem, posiłki, gdyż Amerykanie współpracują z lokalnymi służbami, powiedzmy z tą milicją obywatelską. I ciężarówki, jedno z ciężarówek... Dobra, nie tą. Jedną z ciężarówek, dowiemy się o tym, gdyż nasi zaczną do niej strzelać, będzie jechać... O właśnie. Szyjemy po niej tak zdrowo jak się da. Jeżeli ktoś wyskoczy z tyłu, to też go zabijamy. Tam jadą partyzanci, którzy
No, chcą odciążyć Amerykanów i albo stanowić dla nas dywersję. Byłoby to szczególnie upierdliwe. O, proszę. Tak jak mówiłem. Wysiadałem, bardzo dobrze. Byłoby to szczególnie upierdliwe, gdyby śmigłowiec przeleciał za nasz obóz. Musielibyśmy mu strzelać, ustawić się do walki z Amerykanami po przeciwnej stronie obozowiska. Dlatego chcemy te śmigłowce zestrzelić, zanim one podlecą w ogóle bliżej brzegu. I co najważniejsze, zestrzelić je nisko, kiedy one bardzo nisko lecą. Dlaczego? Bo wtedy załoga nie ma czasu wyskoczyć na spadochronach. Co innego, jeżeli zestrzelimy je wysoko, to jeszcze kilku może się uratować. Wylądować i zrobić swoje, okej. Okay. Nasi przylecieli, znaczy przyjechali. Bardzo fajnie. I teraz musimy tylko wrócić do bazy, więc najtrudniejszy już za nami. Chociaż nie pamiętam, czy jeszcze może mogą być jeszcze jacyś partyzanci się po lasach, więc sobie i tak zasejwujemy. Weźmy sobie jeszcze teraz pekaśkę oczywiście na standardzie. Strzela już nam nie będzie potrzebna, ale tak jak mówiłem, bardzo ważnym jest, żeby te śmigłowce zestrzelić na początku. Jak one nadlatują i są nad brzegiem... A, okej, okay. Nie ma więcej ammo do pekasiek? Szkoda. Ale, no właśnie, jak śmigłowce nadlatują, jesteśmy je w stanie zestrzelić nisko, tak że one się kraszują na ziemi z całą załogą i nie musimy z nikim walczyć. Szczególnie to jest przydatne no, w tym scenariuszu. Jeżeli by przelecieli nad nami, na wzgórze tam po lewej, no to mielibyśmy przerąbane, lekko ujmując. Nie rozkaz, żeby wsiedli do ciężarówki. Okej, dwójka chyba się zaciął w namiocie, to czasami się zdarza niestety. Oh well. No bywa. No? Hello? Jedziesz z nami? No tak, nie, to nie. No właśnie. Okej, no to spakowali jesteśmy i możemy jechać do bazy. Bardzo przyjemna, prosta misja, jak się wie co zrobić i jak się tutaj działa. Na wszelki wypadek sobie teraz zasejwujmy oczywiście, bo nie pamiętam, czy po drodze nie będziemy mieli jakiegoś partyzanta, a głupio by było to całe wszystko przechodzić jeszcze raz po zagubionej kulce w łeb. A jeżeli sobie przypomnicie, tędy uciekaliśmy Andersonem, mniej więcej z partyzantami Zeveronu, kiedy został Anderson uratowany. I gdzieś tam po naszej lewej stronie powinien być zamczysko, gdzie się partyzanci osadzili. Skąd i też robili ten szturm tutaj poniżej. No fajnie jest odwiedzić te lokacje po raz kolejny, to z zupełnie innej strony. Malownicza dolinka. No właśnie. Fajnie jest to też odwzorowane jako customowa mapka w nowej armii, Armię Trójce. A to tyle, jeżeli o to chodzi. Tylko w Armię Trójce niestety te asety są przeklejone z Army 3, jeżeli chodzi o stylistykę grecką, tak jakby Everon i Malden z takich wschodnioeuropejskich, może trochę francusko zajeżdżających rejonów zmieniły się w typowo greckie wyspy. No ale nic. Ładnie żeśmy chłopów natukli, więc tutaj możemy zakończyć. Ale nie wiem, dlaczego mamy iksik. What?